Królowie Krzyżowców 3 powrócili. Tęskniliście? Jeżeli tak, to zostawcie lajka. A jeżeli nie, no to oczywiście na pewno coś innego znajdziecie sobie u mnie na kanale. Z mojego zapytania, które miało miejsce dość niedawno, czym będziemy budowali tą wielką, wspaniałą, imperialną Polskę słowiańską, zdecydowanie wygrywa opcja Tarnowa. Najczęściej ją prosicie. Dlatego zagramy sobie Bizancjum. Tak, myślicie, że będę grał jednoprowincjonalnym państwem? Przecież wiecie, że ja ich nienawidzę. No dobra, ci co myśleli, że nie zagram Tarnowem, no to już sobie poszli, a teraz lecimy tak czy siak nim. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na stronę eneba.com, gdzie z kodem Lukas możecie dostać jeszcze dodatkową zniżkę, linki w opisie. Zaczynamy jako wódz Aleksander z Tarnowa, no który nie jest w niczym tak naprawdę dobry. No a co poradzę, mamy też żonę, która przynajmniej jest lustful oraz posiadamy dziedziców. Ej, to dziedzice się tutaj nam rolują, to jest bardzo fajne. I mamy syna oraz drugiego syna, no to możemy już poszukać jakichś sojuszy tutaj. Nasza rada wygląda dość słabo, no ale to będziemy z czasem wymieniali. Specjalizujemy się w sztuce wojennej i na szczęście poszliśmy w galanta, czyli będziemy mieli dość dobre jakościowo wojsko. A w zasadzie to rycerzy. No i powiem wam szczerze, że mamy przynajmniej jednego bardzo dobrego. 25 to jest naprawdę sporo. Man at Arms to od razu zaczynam sobie rekrutować oczywiście łuczników, nawet chyba dwie drużyny i potem będziemy je zwiększali do trzech z tego co widzę. Pierwszy mariusz jaki znalazłem, no to z wodzem, halyną prawie że, gdzie weźmiemy mojego młodszego syna, bronne 760 to bardzo dobrze jak na początek, a teraz trzeba znaleźć coś dla naszego dziedzica. O, w Piastów się wrzenimy, uda nam się to. Co prawda tronu raczej nie zgarniemy, ale zawsze coś. W międzyczasie, bo mam trochę czasu, wyruszam na riding najbliższej okolicy, żeby przynieść troszeczkę błyskotek do domu. O, narodził mi się kolejny syn. Swoją drogą, bo jeszcze o tym oczywiście zapomniałem, zajrzyjmy do naszej religii. Cechami niepożądanymi dla naszej religii są oczywiście bezwzględność, wstydliwość oraz podstępność. Dobrze, mam nadzieję, że tego nie ma żona moja postać, a za to cechy pożądane to jest szczerość, szczodrość oraz sprawiedliwość. Ciekawe, że znam nazwy tych dwóch, znaczy tych wszystkich tutaj, a tutaj już nie pamiętałem. Nieważne, możemy mieć tylko monogamię, tfu, czemu nie ma poligamii, ale spokojnie, będziemy reformowali tą religię, tak czy siak. Najpierw jednak musimy zająć się utworzeniem królestwa. Zanim będziemy cokolwiek reformowali, więc musimy podbić mniej więcej ten obszar. W ogóle jak można robić Polskę bez dostępu do morza? To sprawia tak jakby Czechy miały flotę. No jedźmy też ziemię sandomierską, a nuż tutaj coś uda nam się też zrajdować. Rajdowanie mocno osłabia naszych tutaj sąsiadów, więc warto jest to robić, a siebie wzmacniać przy okazji. Trzeba też na to uważać, żeby ktoś się was tutaj nie bił, o na przykład ta armia, bo doszłoby do bitwy. A tego nie chcemy. Mistrza, a w zasadzie mistrzynię Krystynę Szpiegów wysyłam na dwór w Krakowie. Ano, żeby tutaj coś znalazła na króla Kraka. Właściwie to wodza Kraka. Czemu króla Kraka? Nieważne. Doszło pod Tarnowem do bitwy z naszymi sąsiadami. No, gdzie ich bez problemu gromimy. Jednocześnie jeszcze jestem w jakąś inną wojnę tutaj zamieszany, ale to mi nie przeszkadza, żeby dokończyć naszą wojnę o ziemię sandomierską. I powiem szczerze, że opłaca się jednak mieć tutaj Man at Arms na samym początku rozwinięte. Wojna wygrana i ziemia sandomierska zdobyta. Jakim cudem Wielkie Księstwo Moraw przegrywa tą wojnę? Ale to nic, spokojnie. W tej wojnie z Morawią zajmiemy sobie tutaj te przybrzeżne forty i zdobędziemy trochę pieniędzy dla nas. Co prawda dużo ich tutaj nie ma, ale zawsze coś. Chyba, że pójdziemy tutaj. Ile? Nie. I chyba mam dobry moment do zaatakowania Krakowa, ponieważ Kraków został wciągnięty w inną wojnę i możemy zdobyć no albo Sącz, albo Kraków. Lepszą tutaj dla mnie okazją będzie zaatakowanie Krakowa, gdzie naszych przeciwników jest mniej niż mnie samego, więc spróbujmy wygrać wojnę kolejną. No i w zasadzie zdobyliśmy ziemię krakowską i na szczęście nie wciągnęło mnie to w żaden dodatkowy konflikt, co jest dla mnie bardzo dobre. I już mamy fragment księstwa Małopolski, kolejny.
Z tego co widzę, możemy najechać ziemię do Górnego Śląska. Nie mają ani armii, ani wojska tutaj żadnego podniesionego. Prowincje, no coś tutaj słabo, ale zawsze coś nam wpadnie. Doszło też już do małżeństwa, ale to dopiero doszło, już mamy po 17 lat, ciekawe. Mojego synka, następcy tronu z Weszborą Piast. I znowu w jakiś dziwny konflikt zostałem tutaj wciągnięty. Jest mi to nie na rękę, bo chciałem atakować teraz Sierac. Lekcje przeszłości. Studiowanie bitwy pod Czerwonymi Klifami. To nie jest taki koreański film z takimi fajnymi tam postaciami. Była tam taka fajna laska w tym? W ogóle teraz tak jakoś zwróciłem uwagę, że to moje postacie, to zobaczcie, jak taka banda obdartusów wyglądają. To moje wojska. I rozwinęliśmy całą naszą tutaj drogę Galanta. Bardzo fajnie. Co dawał ten perk? Mam wrażenie, albo coś tutaj ten panel został spaczowany, bo wygląda to totalnie inaczej niż pamiętam. Czas ponownie najechać wodza Lecha. Tym razem jestem zainteresowany ziemią radomską, żeby przeszła pod nasze panowanie. O nie, 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 tutaj ja ci nie dam, ja ci nie dam. Zmierzyliśmy jego siły, lecimy na Radom. Boże, ja zapomniałem inwestować w przyszłość swojej tutaj populacji. Totalnie zapomniałem o tym, że przecież w tej grze jest coś takiego bardzo ważnego, jak edukowanie własnych dzieci. Ha! Kurde, widać, że Polacy mają to we krwi. Olewamy edukację. I z tego co widzę, mój młodszy syn, Irwin, jest całkiem niezłym dyplomatą. Czy ja go mogę zaprosić jakoś na dwór? Court physician to tak... Nie bardzo. A nie, on i tak jest na moim dworze przecież. To wcale nie jest tak, że rodzina jest ważniejsza. Nara. Starszego syna dajmy na stewarda i niech on mi rozwija moją ziemię w Krakowie, bo w sumie będziemy tu za chwilę przenosili naszą stolicę. Cassius Bellicost, czy może Natural Dread plus 15? No jeszcze nie ma kto się mnie bać, to może pójdźmy w Cassius Belli. Ale też tak naprawdę pójdźmy w kierunku przedłużenia sobie życia. I kolejne terytorium zdobyte. Ziemię radomską musimy już przekazać naszemu synowi Świętopełkowi. No niestety tak jest, bo mamy limit dość niski. Tak, przecież nie stworzyłeś głupku księstwa. No to nic, trzeba będzie podbić syna. Zaatakowałem Morawy, żeby podbić Sącz i utworzyć wreszcie księstwo Małopolski. Ja bardzo przepraszam, ale ja wiecie, że gram w Europkę Universalis przeważnie i no ja czasem takie głupie błędy popełnię, no. No i tworzymy księstwo Małopolski. Jak najbardziej. O, jednocześnie przyniosło mi z automatu chyba stolicę do Krakowa. Na szczęście mój syn godzi się powrócić pod moje łono. Albo moją opiekę. Witam cię, synku, z powrotem. Uff. Tak jak mówiłem, przynoszę tutaj stolicę. No jest to znacznie lepsze od Tarnowa, znaczy przyszłościowo znacznie lepsze od Tarnowa. Zobacz, ile tutaj slotów mamy na zbudowanie i rozbudowanie tej domeny, żeby tego jeszcze potem nie tracić w ramach tych głupich sposobów dziedziczenia. Naszego tutaj marszałka przydzielmy, żeby poprawiał stabilność w regionach. No i myślę, że po tych wszystkich podbojach możemy sobie pozwolić. W końcu jestem księciem! Na wielką ucztę. Czas najechać już jedną z ostatnich ziem księstwa małopolskich, żeby je odzyskać dla siebie. Jakim cudem go wychowałem jako mistrza szpiegów? What the fuck? Ziemię lublińską dostanie kolejny mój syn. Wreszcie troszeczkę poplądrowałem i możemy postawić pierwsze budynki. No i tak jak pamiętacie z mojego poradnika, albo też i nie, jednym z ważniejszych jest War Camps, ponieważ zwiększy efektywność waszych rycerzy oraz doda wam kolejnego rycerza. No i niestety moja żonka zmarła, ale że ja jestem jeszcze w sieci wieku, mam 52 lata, myślę, że sobie poszukam jakiejś nowej. Ciężkie to było życie w Polsce, trzeba było i plądrować, i plądrować, i plądrować. Cały czas wszystko dookoła, straszne to jest. Boże, jak ten Dolny Śląsk się zabezpieczył sojuszami, zobaczcie co oni tutaj mają. Ten dziad po prostu musi umrzeć. Będzie ciężko. I możemy teraz Great All zbudować, żeby nam wzrastał prestiż. W Sandomierzu, no jeszcze nie mogę, w Tarnowie. W sumie Tarnów będę chciał komuś przekazać, może z tą Łużycę sobie zajmę. Nie, też badziewne. Szkoda, że przekazałem Lublin w takim razie i Sącz moim dzieciom. Sącz powinienem zatrzymać dla siebie. No i zajmujemy ostatnią prowincję z naszego księstwa.
Muszę przyznać, że tworzenie tego księstwa Małopolski było o wiele przyjemniejsze niż granie Polską w 1066 roku. Oczywiście odsyłam was do tej serii, jeżeli chcecie zobaczyć, jak już wtedy graliśmy tą Polską feudalną. No i oczywiście takie małe zapytanie do was, czy nadal chcecie, żebym tworzył poradniki do tej gry, bo w sumie został aspekt ekonomiczny, wojskowy, religijny, jak i reformacyjny do wyjaśnienia. Dajcie znać w komentarzach.